Forum Radia Rock Parada. Dzień dobry, Ewa Kubasiewicz. Moim gościem jest Jerzy Płukasz, prezes Zarządu Głównego Polskie Radio Obywatelskie. Dzień dobry. Panie prezesie, ofiarami oszustw padają starsze osoby samotnie mieszkające, które łatwowiernie odnoszą się do nieznajomych i bezgranicznie są gotowe pomóc swoim bliskim. Dlaczego wciąż oszustom udaje się naciągnąć osoby starsze? No, nad tym problemem wszyscy się cały czas zastanawiamy, bowiem osoby starsze bardzo często ulegają jakimś oszustom i dają się nabrać naprawdę na takie wręcz no, niewyobrażalne chwyty oszustów, prawda? Zgłaszają się oszuści do osób starszych, podając się za policjantów, twierdząc, że rozpracowują jakąś na przykład szajkę w banku, gdzie ludziom wypłacają rzekomo fałszywe pieniądze i nakłaniają starszą osobę, żeby te pieniądze pobrała z banku i w ten sposób przekazała właśnie tym rzekomym, nieprawdziwym policjantom w celu udowodnienia pracownikom banku oszustwa. No nic bardziej irracjonalnego wydaje się nie można byłoby wymyśleć, a jednak bardzo dużo osób w ten sposób niestety daje się nabrać. I to są olbrzymie kwoty, bo niedawno zatrzymano szajkę takich oszustów, którzy w sumie wyłudzili od starszych osób 160 tysięcy złotych. No, wpadli, kiedy przyszli po odbiór 30 tysięcy złotych od starszego pana. Gdzie indziej z kolei no też po prostu oszukano na 135 tysięcy złotych. I to, co ciekawsze, ci fałszywi policjanci namówili starszą osobę do wzięcia kredytu w banku i przekazania tych pieniędzy, prawda, im, bo no, akurat ta osoba nie miała pieniążków. Ale nie tylko na policjanta. Zdarzają się ostatnio nawet oszuści na sanepid, na pracowników sanepidu. Przychodzą dwie osoby, dwóch panów, przedstawiają się, że są z sanepidu. Jeden prowadzi rozmowę ze starszym człowiekiem, ze seniorem, a drugi myszkuje po mieszkaniu i kradnie to, co jest cenne. A więc należy pamiętać, żeby nie wpuszczać do domu osób, których się nie zna. Jeżeli ktoś chce się spotkać ze starszą osobą, to nasza rada jest jedna. Proszę poprosić syna, córkę, wnuczka o to, żeby przyszedł na taką umówioną wizytę, bowiem w czasie tych wizyt również są oszukiwani seniorzy. Już nie tylko na prezentacjach czy pokazach. Trzeba pamiętać, że te wszystkie cudowne odkurzacze czy fantastyczne materace rzekomo uzdrawiające no, są proponowane w cenach astronomicznych. Okazuje się, że taki materac gdzie indziej w sklepie, w firmie można kupić za załóżmy kilkaset złotych, a sprzedają starszym osobom za ponad 7 tysięcy złotych. I to, co lepsze, od razu zawierają umowę w imieniu jakiegoś tam banku kredytową dla tej starszej osoby. Czyli w efekcie wychodzi na to, że nawet już nie te 7,5 tysiąca złotych za materac, który gdzie indziej można kupić za kilkaset złotych, tylko finalnie starszy człowiek przez ileś lat spłaca kilkanaście tysięcy złotych. No, nawet kilkadziesiąt, bo taka starsza osoba jest gotowa wziąć kredyt, pożyczkę na 30-40 tysięcy złotych. No dokładnie tak i to doprowadzają tych starszych ludzi no, dosłownie do tragedii, ale są też mniej, aczkolwiek również dolegliwe oszustwa, na przykład firmy telekomunikacyjne. Potrafią dzwonić do starszych ludzi, twierdząc, że to mają jakąś promocję, że teraz będą o wiele niższe rachunki. W efekcie okazuje się, że taki emeryt, starsza osoba,
osoba wyraża zgodę na jeden, a nawet kilka dodatkowych numerów telefonicznych. No jest to coś niewyobrażalnego. To samo się dzieje z nieuczciwymi sprzedawcami energii i gazu. No chodzą tacy panowie czy panie, którzy informują starszą osobę, że w związku z tym, że tyle lat tutaj korzysta z jednej firmy, to oni mają teraz dużą promocję, będą tańsze rachunki za energię, albo wręcz twierdzą, że trzeba zawrzeć nową umowę, bo są zawierane nowe umowy. Efekt jest taki, że do nas zgłaszają się starsze osoby, które płacą za dwa liczniki prądowe. No niby kuriozum, ale rzeczywiście tak jest, bo druga firma, z którą taka osoba zawarła umowę, w wyniku naciągnięcia ją przez takiego oszusta, akwizytora, po prostu zawarła umowę, że ta druga firma będzie również jej dostarczała prąd do mieszkania. No i na mocy tej umowy musi płacić za zamówioną z góry energię, bowiem tak konstruowane są te umowy, że czy dana osoba pobiera prąd, czy nie, to z góry zamawia określoną ilość kilowatów i za tą określoną ilość kilowatów, czy ją zużyje, czy nie, musi zapłacić. Włos się jeży, dlaczego w tak bezczelny sposób, no raz ci akwizytorzy oszukują starsze osoby, a dwa, że jednak starsze osoby co chwilę dają się na to nabrać. No to można powiedzieć, ludzie, że starszym osobom brakuje towarzystwa, mają dobre serce, no i zaufanie do wszystkich. No przede wszystkim każdy sądzi po sobie. Starsi ludzie no, są wychowani jednak w duchu takiej uczciwości i oni sobie nie wyobrażają, żeby kogoś mogli w ten sposób oszukać bezczelnie. Natomiast no, dzisiaj jest no, taka zmiana mentalności społecznej, że młodzi ludzie uważają, że nie liczą się żadne względy moralne, żadna przyzwoitość. Najważniejsze jest, żeby kogoś naciągnąć. No co trochę nasz taki specjalny numer, który mamy uruchomiony dla seniorów, którzy zostali oszukani, gdzie im bezpłatnie pomagamy, to jest taki numer telefonu łódzki 42 279 73 55. Bądź przez stronę internetową plcb.org, już bez pl na końcu. Ja ten numer powtórzę telefonu pod koniec naszego spotkania, żeby starsi ludzie mogli spokojnie go sobie zanotować. Także proszę, żeby przygotowali sobie kartkę papieru, długopis i zanotują, gdzie będzie można zanotować, gdzie można się zgłosić po pomoc w sytuacji, kiedy zostaliśmy w ten sposób oszukani. Bo naprawdę pomysłowość oszustów, no jest niesamowita. Akwizytorzy z firm ubezpieczeniowych. Zdarzają się przypadki, że ktoś namawia starszą osobę na taką umowę, polisę, która jest taką polisą inwestycyjną. Okazuje się, że no, ta inwestycja jest bardzo taką wątpliwą firmę, która raczej przynosi straty niż zyski, a za rozwiązanie umowy spotkaliśmy się z przypadkiem, że od starszej pani zażądano aż 70% wpłaconej przez nią kwoty. No, drakońskie metody. Również niestety spotykamy się z sytuacjami, gdzie w bankach no nierzetelny, nieuczciwy pracownik banku namawia starszą osobę na zaciągnięcie kredytu i następnie zainwestowanie tej kwoty pożyczonej właśnie w jakiś tam fundusz inwestycyjny, w jakąś inwestycję, która też potem okazuje się, że przyniosła straty. A no niestety koszty kredytu obciążają tą starszą osobę, musi kredyt spłacać, a pieniążki przepadły, ponieważ no, inwestycja, fundusz zanotował straty, a więc pieniądze zostały stracone. Panie prezesie, ważna też informacja, bo na rynku polskim działa firma, która w środkach masowego przekazu, głównie w takich kobiecych magazynach, reklamuje wszelkie maści, leki, kremy na żylaki, na bóle stawów,
No i właśnie adresatem są starsze osoby. Reklama jest jakby, lekarz tą reklamę proponował. No i okazuje się, że zdjęcie jest zaczerpnięte z darmowej bazy zdjęć w internecie i w konsekwencji taki konsument temu autorytetowi doktora ufa, kupuje produkt, który w aptece kosztuje zdecydowanie mniej. Tak, z tym, że właśnie w podobnych sytuacjach nasza organizacja oszukanym osobom pomaga, ponieważ nie tylko w ramach ustawy o prawach konsumenta przysługuje nam prawo odstąpienia od umowy, ale to w ciągu 14 dni od daty dostarczenia tego towaru. Natomiast zgodnie z prawem cywilnym trzeba też pamiętać, że w przypadku, kiedy osoba zawiera umowę pod wpływem wprowadzenia jej w błąd, tak jak pani prezes tutaj przed chwilą powiedziała, krem, który rzekomo jest cudowny na żylaki. Oczywiście tam gdzieś drobnym dróżkiem są jakieś ostrzeżenia, ale tych ostrzeżeń starsza osoba z reguły nie czyta, bo nawet w okularach tego drobnego druczku nie jest w stanie przeczytać. Takie wywołanie przeświadczenia błędnego, że ten krem na pewno pomoże, daje prawo już w oparciu o kodeks cywilny, nawet jeżeli minie te 14 dni, do odstąpienia od umowy bez żadnych konsekwencji z uwagi na to, że starsza osoba została wprowadzona w błąd. My na dodatek również zwracamy też uwagę takim sprzedawcom, bo zwykle dążymy do ugodowego załatwienia sprawy, a więc prosimy, żeby ten sprzedawca, który nieuczciwie, nierzetelnie przedstawił ofertę starszej osobie, żeby odstąpił umowy, wyraził zgodę, rozstają się w zgodzie, nie ma problemu. Natomiast jeżeli jest to zatwardziały oszust, no to wówczas jako organizacja społeczna, korzystając z uprawnień, jakie daje kodeks postępowania karnego, zgłaszamy do prokuratury wniosek o ściganie, bowiem kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem, za pomocą wprowadzenia jej w błąd, czy też wyzyskania jej błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności, i to do lat 8 aż. Także społeczeństwo nie jest do końca bezkarne. Wówczas znaczy, występujemy o ściganie takiego pani prezes, jeżeli ktoś komuś oferuje jakąś rzecz, twierdząc, że normalnie ten materac ma rynkową wartość 15 tysięcy złotych, ale właśnie robimy na pokazie konkurs, że kilka osób spośród państwa wygra możliwość kupienia go za pół ceny, za 7,5 tysiąca złotych. Podczas kiedy w rzeczywistości ten materac ma rynkową wartość kilkuset złotych. No więc jest to oszustwo. Nic innego jak wypełnienie właśnie znamion artykułu 286 kodeksu karnego, dlatego, o którym przed chwilą mówiłem. Właśnie tak. Rozmawiamy, a ponieważ firma pana zajmuje się takimi sprawami, proszę podać jeszcze numer telefonu, pod który mogą się zgłaszać osoby pokrzywdzone. My nie jesteśmy firmą, my jesteśmy organizacją społeczną, Stowarzyszenie Polskie Radio Obywatelskie, co istotne, i pomagamy całkowicie bezpłatnie. Nie ma tutaj żadnych opłat, bo są firmy biznesowe, które za taką pomoc pobierają opłatę. My jako organizacja działająca czysto non-profit, tylko i wyłącznie, nie pobieramy żadnych opłat, a więc nic to nie kosztuje. Można się też do nas zwracać z uwagi na to, że często taka oszukana starsza osoba wstydzi się przyznać,
swoim dzieciom nawet, że tak dała się oszukać, no i cierpi, ponosi skutki. U nas już tego wstydu nie ma, bo my z tymi sytuacjami się spotykamy. W związku z tym można śmiało do nas dzwonić. Ja podaję jeszcze raz numer telefonu, pod jakim możecie się Państwo skontaktować z naszym stowarzyszeniem, które właśnie bezpłatnie pomaga. Jest to numer 42 279 73 55. Powtórzę. 42 279 73 55 poprzez stronę plcb.org. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Gościem Radia Parada był Jerzy Płukasz, prezes Zarządu Głównego Polskie Radio Obywatelskie. Dziękuję, Ewa Kubasiewicz. Ja również dziękuję i kłaniam się nisko. Forum Radia Rock Parada.